8 czytań, 8 psalmów, bardzo bogata liturgia słowa. I dzisiaj zrobimy inaczej w tę Wielką Sobotę, że nie zaczniemy od Ewangelii, a potem przejdziemy do symboli, tylko najpierw skupimy się chociaż na kilku wybranych symbolach mówiących o różnych elementach tych obchodów, a dopiero później będzie Ewangelia. Dlaczego tak? Dlatego, że następuje tu pewna dramaturgia, możemy powiedzieć, ukazana jest chronologia zbawienia. Dlatego nie wypadałoby zacząć od tego, do czego wszystko zmierza. Więc po kolei, krok po kroku wpatrujmy się poprzez te elementy, a później przez Ewangelię, w Boga, który nas kocha, bo nas zbawia właśnie poprzez zmartwychwstanie. Wielka Sobota to dzień oczekiwania, to dzień pełen nadziei. Nadziei, że to nie śmierć odniesie sukces, tylko życie. I możemy zadać pytanie, dlaczego Jezus nie zmartwychwstał od razu, następnego ranka? Jeden z profesorów z uśmiechem odpowiedział swoim uczniom, że przecież następnego dnia był szabat, a w szabat Żyd odpoczywa. A tak na poważnie, ten dzień jest dla nas bardzo potrzebny, aby zwiększyć naszą tęsknotę, abyśmy wypatrywali zmartwychwstanie Jezusa. A w katechizmie Kościoła katolickiego czytamy, że wtedy Jezus wstąpił do piekieł. Po co to zrobił? Nie po to, aby usunąć piekło, nie po to, aby wyciągnąć z piekła ludzi, ale żeby wyzwolić sprawiedliwych, którzy Go poprzedzili. Wielką Sobotę błogosławimy pokarmy na stół wielkanocny. Jest to bardzo stary zwyczaj w Kościele. I dzisiaj niestety u wielu osób pobożnych jest ona cenzurowanym, bo one wytykają tym osobom niepobożnym, niedowiarkom, że przesadzają z tym zbyt hucznym poświęceniem pokarmów. Oczywiście, przesada jest zła, ale też nie przesadzajmy w drugą stronę i nie mówmy, że to nie ma wcale sensu. Święconka nie jest główną treścią zmartwychwstania, ale ma w sobie też pewne piękno i na chwilę się przy tym zatrzymajmy. Po co to w ogóle jest? Otóż poświęcenie pokarmów pokazuje, że przy czynności jedzenia również możemy wychwalać Pana Boga. Zresztą czy nie z tego powodu modlimy się przed i po posiłku? No właśnie dlatego, że chcemy zapraszać do tej czynności Pana Boga. I w święto zmartwychwstania po opuszczeniu stołu eucharystycznego przenosimy świętowanie na stół w domu, po to, aby później dzielić się życzeniami, aby radować się, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał. I chodzi o to, aby również do tej codziennej szarości zaprosić Go, że nie tylko mówimy o zmartwychwstaniu w ramach Kościoła, ale również w naszych domach. A nawet jeśli nie możemy przyjść i poświęcić pokarmów, to możemy poprzez modlitwę przed posiłkiem pokazać, Panie Boże, spotykamy się tutaj dla Ciebie, ponieważ chcemy podkreślić, że Twoje zmartwychwstanie ma bardzo realny wpływ na nasze życie i po prostu z niego się bardzo cieszymy. Tego dnia nie odbywa się msza święta, a wieczorne obrzędy są już tak naprawdę bardziej świętowaniem niedzieli, zmartwychwstania, przejścia Jezusa ze śmierci do życia. No to pytanie, dlaczego je świętujemy w sobotę i dlaczego dzisiaj je omawiamy? Dlatego, że do połowy, no tak mniej więcej, do tego uroczystego Alleluja, tak naprawdę jeszcze zmartwychwstania nie ma. Jest cały ten Stary Testament, to wszystko, co doprowadza do Jezusa, a dopiero po uroczystym Alleluja mówimy o radości. Więc prześledźmy, co przed tym Alleluja następuje. Obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczynają się liturgią światła. Jakbyśmy wrócili do początków, bo w pierwszej księdze Pisma Świętego, w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, czytamy, że Bóg stworzył światło. I jako, że ocenił, że światłość jest dobra, to oddzielił ją od ciemności. I światłość nazwał dniem, a ciemność nazwał nocą. I czy to nie tłumaczy nam dzisiejszych obrzędów? Tak. Dlatego, że zmartwychwstanie to nowe stworzenie. Tamto stworzenie było, ale było zepsute przez grzech, więc Bóg przychodzi z odsieczą poprzez śmierć męczeńską i zmartwychwstanie chwalebne Jezusa. I zobaczmy, że poświęcenie światła odbywa się poza Kościołem, nie bez powodu, aby Kościół nie pomyślał, że sam sobie może to światło wytworzyć. Nie, my otrzymujemy je od Boga, który wypracował je poprzez decyzję, że Jego Syn będzie męczeńsko za nas umierał, że zmartwychwstanie i da nam nową nadzieję. Dlatego ten paschał, który symbolizuje Zbawiciela, jest wprowadzany do Kościoła,
aby rozświetlał ciemności. Bez zmartwychwstania pozostawalibyśmy tylko z naszymi oddolnymi pomysłami, jak sobie poradzić z tą wieczną śmiercią. Ale na szczęście On zmartwychwstał, On jest, przychodzi. Zraniony, bo kapłan żłobi znak krzyża i wkłada 5 tych gron oznaczających Jego święte rany. Zraniony, ale jest. A może nawet lepiej, że zraniony, bo noszący na sobie znaki tej męki, miłości, która wymagała poświęcenia. I zobaczmy, że od tego paschału wierni odpalają swoje świece i przekazają kolejnym osobom, tak jak apostołowie, którzy z wieścią o zmartwychwstaniu nie zostali tylko dla siebie, ale poszli po krańce świata i o tym mówili, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał. I tutaj mamy brać z nich przykład. Wielka Sobota ma nas zachęcać do tego, abyśmy wchodzili w tę dynamikę Bożego serca. To nie jest tylko kwestia jednego dnia, że Bóg się udziela, daje łaskę i koniec, tylko każdy dzień może brać przykład z Wielkiej Soboty i może sprawiać, że ciemności grzechu będą rozświetlane przez światło Chrystusa. Jak wspomniałem wcześniej, paschał pojawia się w Wigilii Paschalnej jako pierwszy, ale chciałbym go również rozważyć poza kontekstem liturgii światła. Otóż on sam w sobie symbolizuje kolumnę ognia, obłok, który prowadził Izraelitów po wyzwoleniu z Egiptu. I on oddzielał ich od wrogów, od armii Faraona, która ich ścigała. I chciałbym się skupić na jednej cesze paschału, niby oczywistej. Zgodnie ze prawami fizyki, jeśli jest to naturalna świeca, to aby ona dawała światło, musi się spalać, musi tracić wosk. I czy to nie pokazuje jeszcze dobitniej nastawienia Jezusa, który za cenę swojej śmierci daje nam życie wieczne? I pięknie wyraża to Izajasz w drugiej pieśni Sługi Pańskiego, gdzie mówi o troskliwości Boga o człowieka. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach. Twe mury są ustawicznie przede mną. Tego symbolem jest paschał, a 5 gron, które są w niego wbite, powinny być dla nas przypomnieniem, że jesteśmy wyryci na rękach Jezusa. To zobowiązuje i skłania do jeszcze większej miłości. Chrzcielnica to źródło. W niej rodzimy się na nowo dzięki sakramentowi Chrztu Świętego. I w Wigilię Paschalną święcimy wodę w chrzcielnicy, aby sobie przypomnieć, że nasze usynowienie, stanie się dziećmi Bożymi, wynika z śmierci i chwalebnego zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I również tego dnia odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne, abyśmy sobie ciągle uświadamiali, że to nie jest jednorazowe wydarzenie, takie było, minęło. Fakt, nikogo nie chrzcimy dwa razy, tylko raz. Ale nie możemy twierdzić, że nie ma to wpływu na naszą teraźniejszość, bo ma i to bardzo mocny. Dlatego już nawet na poziomie języka nie mówmy byłem ochrzczony, tylko mówmy jestem ochrzczony. W pierwotnym kościele chrzcielnica miała kształt basenu. Każdy, który przyjmował ten sakrament, schodził po 7 stopniach do wody. Dlaczego po 7? Bo 7 grzechów głównych. I chciał zatopić te grzechy w wodach chrztu. Czyli innymi słowy, chrzcielnica to grób starego człowieka i później ten topielec wchodził po 7 stopniach do życia, aby stawać się nowym człowiekiem w Jezusie Chrystusie. I to jest klucz Wigilii Paschalnej, jak i w ogóle całego chrześcijaństwa, że my zanurzamy się, wchodzimy w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Alleluja, czyli radujmy się Panem. Biblijny zwrot powraca do nas. Jest to wielki powrót podczas dźwięku bicia dzwonów. Dlaczego wielki? Bo prawie 50 dni nie śpiewaliśmy Alleluja. I właśnie teraz tym bardziej się tym Jahwe cieszymy. I zobaczmy, nie bez powodu piszemy na kartkach świątecznych wesołego Alleluja. I to nie jest to samo, co wesołych świąt. To jest zdecydowanie coś głębszego, bo mówi nam o tym, że zachęcamy się, aby wychwalać Boga jeszcze mocniej, ponieważ On jest zwycięski. On zwyciężył z czymś, co nas przeraża, co nas paraliżuje, co nas od wewnątrz uśmierca. Bo zwycięża z naszą śmiercią. Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób.
a oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał, a idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: witajcie. One podeszły do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom. Niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Dwa zupełnie inne odbiory anioła pańskiego, który przyszedł z wieścią o zmartwychwstaniu. Dla żołnierzy wyglądał on jak jakaś zjawa. Jak zapisuje ewangelista Mateusz, byli oni przerażeni, drżeli ze strachu i byli jakby umarli. I anioł na to nic nie mówi, nie stwierdza: nie bójcie się, tylko jakby powiedział wręcz: a bójcie się, dzieją się tutaj wielkie rzeczy. A znowuż niewiasty zostały zaproszone do innej interpretacji tego momentu, bo do nich anioł mówi: nie bójcie się, i przemawia zatem konkretny argument. Dlatego, że wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. I te słowa mnie dotknęły. Że nadzieja zmartwychwstania nie została przekazana tym, którzy chcą Jezusa uśmiercić, którzy nie chcą się zgodzić na jego zmartwychwstanie i nawet stawiają straże, tylko dla tych, którzy szukają Jezusa ukrzyżowanego. I tym kobiety wygrały swoje życie. Szukały Jezusa, chociaż wydawało się, że On już umarł. I ja też mogę odzyskać życie, jeśli będę ciągle wypatrywać Boga, który przychodzi, mimo tego, że zdaje się, że już wszystko stracone, że odszedł, umarł i w ogóle jest tylko źle i niedobrze. I każdy z nas przeżył taki moment w swoim życiu, że jest wrażenie, wszystko się posypało, nie ma żadnych źródeł nadziei. I właśnie tutaj musimy powiedzieć sobie stop i odkryć tę nadzieję. Powiedzieć nie, Bóg ma ostatnie zdanie. I do tego Ciebie zapraszam. I zobacz, że w środę popielcową mówiliśmy takie słowa: z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. A dzisiaj, w uroczystość zmartwychwstania, chcemy powiedzieć coś więcej. Z tego prochu Bóg może wyprowadzić zmartwychwstanie. Dlatego odwagi, nowej nadziei, tego Tobie życzę na te święta. Porozmawiaj z Twoją rodziną na temat Chrztu Świętego. Zobacz zdjęcia. Jeśli nie Twoje, bo są stare, albo w ogóle ich nie ma, nie były zrobione, to Twoich dzieci, Twoich wnuków. I może naprawdę przez to być bardzo radośnie. I warto też dotrzeć do takich informacji, które ksiądz udzielał sakramentu chrztu w jakim kościele. Na przykład ja, jak byłem klerykiem, pomagałem w odprawianej mszy świętej przez mojego chrzciciela, tak jak go nazywam, księdza, który udzielał mi, jak byłem dzieckiem, chrztu. I on tak z uśmiechem mnie zapytał przed Eucharystią: zaśpiewasz psalm? Bo przepraszam, nie pamiętam, czy jako dziecko, jak polewałem ci główkę, to czy mocno płakałeś? I czy wtedy miałeś dobry głos. Także nawet i takie śmieszne sytuacje warto sobie poprzypominać i w zaciszu domu odnowić przyrzeczenia chrzcielne. A tekst tego znajdziecie pod tym wideo. A ja Wam błogosławię na dobre święta Wielkiej Nocy. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.